Halo, halo dzieci, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecrafta. Ze mną jest Mr. Sebulba. Dzień dobry, dobry. I kontynuujemy nasze najlepsze na świecie przygody w jaskini / kopalni. Niestety jeszcze nie wybieramy się na odbicie Daniela Magicala lub po prostu ulanego knura, który został pobity przez Lordozę. Więc no, więc jeszcze nie teraz, spokojnie. Spoko. Michał, ale jak my to hajery ze Śluńska jesteśmy w tej kopalni. Tak. No widzisz, kurde. Elegancja Francja, jak to mawiam. Tak, w kopalni, kurde, 3 odcinki pod rząd siedzieć. No, my jesteśmy, że tak powiem, bardziej pracowici niż nie jeden Ślązak, tak więc no. To o czymś świadczy. Ale trzeba będzie niestety, wiesz, co zrobić. Uciec z tej kopalni. I to prędko! Tak, odbić Daniela Magicala i potem, kiedy już odbijemy ze spokojną głową, możemy budować sobie gdzieś jakąś fajną chawirę. Ale pa, Daniel Magical to jest też niezły ten ancymon. Zobacz, zamiast im wszystkich wpierdzielić, bo on ma taką potężną masę, że nie jednego kurde Najmana by położył, to on woli kurde siedzieć na dupie i czekać, aż ktoś go odbije, co nie? No. Chociaż w sumie droga, dobra, nie dziwię się, bo ostatnio po jego ostatniej potyczce z Rafoniksem, jak sobie skręcił nogę, kurde, pierdalając się z nim fejmem ma, no to, co się piszczel, przepraszam, piszczel, no to kurde, nie dziwię się, no, że jest taką ofermą i nie może sobie poradzić z przeciwnikami. Michał, ty zważaj na słowa, bo my jeszcze pozew dostaniemy. Od kogo? Od Magicala? No. Ale on musi najpierw nauczyć się pisać. Kurwa. No w sumie i tam ja akurat sobie odłożę. Dobrze. Ja mam taką propozycję do ciebie, Michałku. Tak. Słuchaj, ja powiem tak. Najlepiej to nie chodź po tej kopalni, tylko wpierdalamy się i kopiemy tunele jak krety zaraz przy Bedrocku i tam szukamy diaksy. Jak eko krety? Jak krety, nie powiedziałem eko krety. Myślałem, jebać, że jak eko krety. To ty chcesz być ekologiem i jebać ekologów. Ekolodzy, kurwy. Dokładnie. Jebać. Nie właśnie. Moi drodzy, to są właśnie uroki nagrywania wspólnych let's play. Nie, no podejrzewam, że jakbyśmy się wzięli za komnatę tajemnic, to takich dymów by na przykład nie było, ale jako, że to jest Minecraft, która jest, wiecie, gra totalnie luźna, która tak naprawdę, no, omówić tą grę to w jeden odcinek by można omówić i to jest takie, to jest gra na typowe off-topy i wydurnianie się. Wyobraź sobie, jakbyśmy robili takie dymy w Harrym Potterze. Wolę sobie takie, no kurwa, znowu do tego jebanego Snape'a na lekcji trzeba iść, ja pierdolę, jak ja go nie lubię. Kurwa, jebani perfekci w tej posranej angielskiej gierce. Tak, albo ja pierdolę, no Malfoy to jest pizda życiowa, bez kitu, on bez tych dwóch ofert nie potrafi nigdzie chodzić, no kurde, co za patałak życiowy i przegryw. Jebać no wiesz, go. Ale jeszcze gorzej, jeśli musisz się z nimi pojedynkować i robić no you ping pong w takiej komnacie tajemnic na PS2. Tak, wiem o co chodzi. Ale spokojnie, ciebie to czeka, bo przecież zadeklarowałeś, że będziesz chciał ze mną przechodzić komnatę tajemnic na GameCube'a na Wrocławiu 2. Tak. Tak. Będę miał dobry trening przed tym, przed let's playem. Z komnaty tajemnic na PS2. Popiszesz się wiedzą, jak chodzi o różnicę między wersją GameCube'ową / Xboxową, a wersją PS2. Dokładnie, ale jaja, beka, normalny ten, jak to mawiają, co chciałem powiedzieć, jaja jak berety. Jaja jak berety, słuchaj, w ogóle wiesz co znalazłem? No. Emerald, szmaragd. Co z tego, że w tej wersji, z tego co wiem, on jest jeszcze bezużyteczny, tylko po prostu się zbiera go od nie, tak. Nie, no tradujesz. Znaczy no poza tym, dealem z tymi, poza dealem z wieśniakami, no to chyba nie można z niego żadnych killów ani nic robić. Można było w nowszej wersji?
Nie, no nie można było, więc dlatego taki trochę bezużyteczny jest. No ja raz zrobiłem mod na killoffy z emeraldów i były mocniejsze od diaksowych, ale po czasie stwierdziłem teraz na przykład, jakbym miał dodawać tego moda do modpacka, sobie myślę, no kurde, to było trochę overpowered, bo wiesz, znajdziesz wieśniaka, dasz mu trochę węgla, on ci da szmaragdy, masz takie, zajebiście, mam mocniejszy miecz od diamentowego. O, i propos diamentowego, to znalazłem diaksy znowu. O, tym razem chyba więcej, co? Tak, na szczęście tym razem więcej, już ci powiem ile. Tylko dokopię sobie. No, na Energy razie... Gem mam z Kingdom Hearts. Yeah. Przyda się, nie? Robi się jakiegoś Keyblade'a. No, powiem szczerze, w tej, na tej serii najprawdopodobniej będziemy robić coś w stylu, że jak będziemy spuszczać w pierdol jakimś Battle Towerom, to raz sobie będziemy brać karabin, raz sobie będziemy brać Keyblade'a, raz może bronię z Ratchet'a i Clank'a. No kurde, no chłopie. W pierdolu pełną parą, nie? No chłopie, a my już, jak my już teraz robimy za dymy, to to będzie kurde później. Wyobraź sobie, jakie dymy w Twilight Forest my zrobimy. O Jezu, ja nie mogę się doczekać, aż polecimy do Twilight Forest, tak szczerze. Albo jak małpki polecimy w kosmos i tam też kurde dymy zrobimy, kosmici się po prostu załamią. Kosmici powiedzą, ja pierdolę, co za zjeby kurde, zjeby przyleciały do nas. Tak jak jest ten jeb, no to no zjeb, nie? O nie, o nie, lawa, lawa, o nie. O nie, śmiałem się z jeba i do lawy wpadłem. Znaczy ze zjeba, znaczy co? A chuj. Dobrze, że Keep Inventory jest przynajmniej. Śmiałeś się ze zjeba, no to wpadasz do lawy. No i proste, krótka piłka, tyle w temacie. Mówisz, mówisz, masz. Jest, jak się znalazłem. Tak? O, tak. Zajebiście. Tak. To tam dookoła, dookoła, no nie? No pewnie, że tak. Tylko chyba jeden stack bruku wyrzucono, bo kurde, bez sensu. Jak masz jakiś gravel czy inne coś, to wywal, bo kobel to jeszcze się może w miarę tam przydać. No to mogę dyrta, o, dyrta wyrzucę. Dyrta lepiej wywal. Diamenty! Patrzcie, to czwarty odcinek, a my już diamenty znaleźliśmy, widzicie? Umiecie tak? Masz to Polaku w Polsce? Masz tak Polaku. Masz tak Polaku? I patrzcie, na przykład jest zwykły Minecraft, znajdujecie diamenty, już jesteście overpowered, już... No praktycznie macie wszystko w grze. Możecie zacząć budować, wybudujecie coś i wam się nudzi. A tutaj mamy diamenty, o, zabawa się dopiero zaczyna. Tak, a to dopiero czwarty odcinek z tej serii. Dopiero. Aż strach pomyśleć, co będzie na... Czwarty. Na 50. Nie, piąty, znaczy, ty. Piąty, przepraszam, piąty, no. Kurde, ale debile, sami nie wiedzą ile odcinków z serii. No bo takie dymy są, że aż wiesz, straciłem rachubę. Ale tak, jak już od razu wyprzedzimy pytania, tak również zwiedzimy sobie Nether. To jest chyba też podstawa, żeby Nether zwiedzić. No, wszystko zrobimy. Najlepiej to właśnie na tej serii. My mówię, my możemy, myślę, że tu się zgodzimy, my możemy jebnąć nawet i ze 150 odcinków. Można zrobić taki ultimate let's play z Minecrafta, w którym zrobimy dosłownie wszystko. W sumie. Znaczy, no wiadomo, że ciężko tak jest zrobić, bo nie bo każdy mod jest różny, każdy inaczej gra i na przykład my nie lubimy za bardzo takich technicznych modów, więc no... Ale no, wiadomo, o co chodzi, nie? To prawda. Wiecie, my będziemy takimi... będziemy takimi drugimi huśkami, kurde. Husiek... ale brakuje porządnych let's play z Minecrafta w takim 2022. No, no nie mów, że nie. No brakuje, no brakuje. Trochę ale z pomocą brakuje. Przychodzimy my. Dokładnie. O nie, i teraz będzie aha, hashtag ego top, ale wy macie ego top. No raz, że najlepsze kanały komentary to jeszcze najlepsze, najlepsi Minecrafterzy. Tak, my we wszystkim najlepsi jesteśmy. Megalomani. Megalomani właśnie, jesteśmy megalomani, dokładnie, tak jakby to TV Zakolnikow powiedział. Pozdrawiamy serdecznie. Ja tam nie pozdrawiam tego podrabiacza Meksykanu. Proszę go pozdrowić, proszę go pozdrowić i proszę się zareklamować. Ale właśnie proszę go pozdrowić, a ja powiem proszę go nie reklamować, co ty kurde robisz? Reklamowanie. Ja myślałem, że Biedronkarz robi chamskie reklamy, ale nie.
Chuj, że to twój kanał, możesz robić co chcesz, ale wiesz co, ja się nie zgadzam. Nie wolno takich ludzi jak Zakolak czy Jim reklamować, nie? Nie wchodźcie na jego kanał, nie dawajcie mu żadnych łapek, niech jego kanał utonie w szambie, w jakim się zamierzył. Pozdro dla kumatych. Pozdro dla kumatych, dokładnie. A my dalej kopiemy w poszukiwaniu, kurde, surowców bardzo fajnych. Ja to już ci powiem, strasznie dużo tego redstone'u znalazłem, troszeczkę złota znalazłem. O, też emeraldy znalazłem, troszeczkę żelaza. Oczywiście po co nam to? Po nic. Ale po nic. Wiecie, no, to jest tak jak na tym Aternosie, my jebnęliśmy w chuj dużą farmę tylko po to, by mieć. No tutaj tak samo, kopiemy po to, by mieć. Dokładnie tak, więc nie spodziewajcie się, że tutaj jest jakaś głębsza myśl. Nie. Dokładnie I tak. I to wypadałoby od razu po tym, jak Magikala uwolnimy, no to mówię, wypadałoby od razu po tym zacząć się gdzieś osiedlać i nie wiem, czy masz jakieś pomysły, gdzie moglibyśmy się osiedlić. No przede wszystkim ja bym zobaczył dokładnie teren wokół nas, bo może są jakieś, wiesz, takie fajne tereny, gdzie moglibyśmy sobie tam chatę Kubusia Puchatka postawić. Mi się wydaje, że można by się spoko osiedlić w gdzieś jak jest ten las, ten kurde, wiesz. Wiem o co chodzi, wiem. Magiczny las, coś takiego, można by tam się niby osiedlić. Albo jakiś. Słuchaj, tam... teoretycznie można. Pytanie, czy w praktyce to będzie możliwe. No ja proponuję w ogóle, zjebnijmy jakieś wielkie imperium, kurde. Jakieś ulice se zrobimy, może kilka miast nawet. Przejmujemy, kurde, tego Minecrafta. Bazy w kosmosie porobimy, w Netherze nawet można jakieś bazy porobić. Chłopie, elegancko. Będzie takie, wiesz, G-Play, Minecraft jest nasz. Minecraft G... O nie! Nie, o nie, kurde, nie! Aż ten mi się przypomniał G-Play. Ten Let's Play to będzie pełno nawiązań, ale... Podejrzewam, że tym Let's Playem wywołamy też niestety dymy takie nie tylko między sobą, ale możliwe, że ktoś się nami zainteresuje, ktoś, kto nie powinien się nami zainteresować. Ale cóż, panie i panowie, trudno. Także tak. Także tak. I generalnie, co jeszcze trzeba powiedzieć, to tak, pozwałem sobie Bulbisza. No. O ty kurde. Nie, no, ja w areszcie siedziałem ostatnio przez niego, ale to tam wleci możliwe, że film... Albo jak już Let's Play wleciał, to możliwe, że... To możliwe, że i film wleciał. Już dawno na drogę sądową. I to tak, że nie, że pozew poleciał, ale już po prostu było kilka rozpraw, nie? No nie zdziwiłbym się. No między nami tak trochę ostatnimi czasy był ognisty konflikt. Ognisty normalnie, siarczysty. Nie. Dokładnie, dlatego tyle siarki w tym Minecrafcie. Kurde, co ja tutaj znajduję? Ja to nawet nie wiem, że to jest jakiś surowiec. To nie wygląda mi nawet na żadnego surowca. To nie wygląda ci na żaden surowiec? No to może nie jest surowiec. Ile tych diaksów w ogóle znalazłeś? Oh yeah, man. Ile tych diaksów znalazłeś? Ja znalazłem diaksów 4. Ja mam 5 i jeszcze mamy jednego w bazie. No a kurde, czekaj, a czasem nie robiło... Mam diaksy. A czasem nie robiło się tak, jeżeli chodzi o naszą ulubioną lokację, zwaną jako... O kurwa, ale lag, o Jezu, nie, o nie. Zwaną jako Twilight Forest, że trzeba było wrzucić diament do tego, do podłogi? Tak, że to się robiło... Tam robiłeś portal, że kwiatki dookoła ustawiałeś i lałeś wodę i do tej wody musiałeś diament wrzucić. Kurde. Elegancko. Jemy takie cebulaki, kurde. Nie. No jak tak można? Ale tak, żeby jednego diaksa poświęcić. Ale w sumie warto. Pójść, spuścić w pierdol tym wszystkim bossom i to taki, że... Dokładnie. To od razu wlecieć na tych wszystkich bossów, kurwa, z pistoletem z Flans Moda najlepiej. Mhm. Najlepiej. O, złoto. Tak było. Tak było, mój drogi przyjacielu. Dobra. Ogólnie to proponuję, że
poszukamy sobie jeszcze do końca tego odcinka diaksów czy innych surowców i już po prostu nie będziemy was zanudzać ciągłym siedzeniem w kopalni. I spierdalamy. I spierdalamy już w następnym odcinku wyzwalać Daniela Magicala. Tak, tak, dokładnie. Z rąk potężnego lordozy zwany jako Ravonix. Bo ja ogólnie teraz, no dokładnie, ja ogólnie teraz znalazłem jeszcze diaksy, więc w sumie to ja już mam 10 diaksów przy sobie. Więc myślę, że to na spokojnie wystarczy, żeby sobie zrobić jakiś mieczyk czy coś. Ja proponuję zrobić na razie jeden diaksowy kilo do wydobywania obsydianu, ale tylko taki jeden, no nie taki do wydobywania tych mocniejszych surowców, a ewentualnie potem będziemy mieli więcej tego, to sobie zrobimy więcej. Ja bym tak proponował. Nie wiem, myślę, że to jest dobra propozycja, ale co do jeszcze spierdolenia pod koniec odcinka do góry, to ja proponuję zrobić to w taki sposób, bo jako, że ja pilnuję czasu, to obecnie mamy 16 minutę zaraz na liczniku. Tak więc przy 25 minucie ja myślę, że powoli będzie można lecieć do góry, bo zanim my się wygrzebiemy, no to będzie akurat. No troszeczkę tak. Ale wiecie, no niestety troszeczkę takiego czasu w kopalni, potrzebne to no, jest. No, bo wiecie, no ogólnie to jesteśmy w tej kopalni dlatego, że bieguneczka nas złapała, no cóż poradzić. Chociaż, wiesz co, ja bym zrobił jeszcze, ale to nie będzie jakiś problem, bo do obsydianu mamy blisko. Ale to może w następnym odcinku. Dobra, może damy radę bez enchantów tam. Bo jako, że mamy wysokie levely, to może już byśmy sobie po diamentowym mieczyku zrobili jakiś enchant jebnęli fajny. Słuchaj, wszystko jest możliwe, ale pytanie, czy damy radę? Damy radę, Bob Budowniczy zawsze da radę, pamiętaj. Tak, Bob Budowniczy on zawsze da radę, ale też pamiętam, że było też takie przysłowie, że Bob Budowniczy wszystko spierniczy, więc... No nie ja wiem. Ja mam takie od niekrytego krytyka, bo wpierdol się liczy. O, wpierdol się też liczy, no. Wpierdol się liczy, zwłaszcza jak kogoś nie lubisz, o. Mhm. Się liczy wpierdol. Mhm. Taki, jak to mawia klasyk, nusy, abuś kurwa będzie wpierdol. A wiesz, co się liczy? No. Szacunek ludzi ulicy. To dokładnie. To ciężko się z tym nie zgodzić. Jak się nie zgadzacie, to nie macie szacunku ludzi ulicy. Powiedział, że jak się nie zgadzacie, to jesteście z Radomia, ale zapomniałem, że ja jestem z Radomia. No właśnie, to trochę byłby wtedy autodis, jakbyś tak powiedział. No troszkę tak, niestety. I byłoby takie, a Sebuś, ale ty przecież też z Radomia jesteś, czy ty w tym momencie sam na siebie disujesz, czy ty już naprawdę jesteś tak zdesperowany, że nie masz kogo disować, że aż sam za siebie bierzesz? No kurde, nie ma co ukrywać, tak niestety, tak wyszło. No życie mnie tak pokierowało, no cóż poradzić. Cóż poradzić. Albo Biedronkarz cię, kurde, ten, na złą stronę mocy, kurde, przeciągnął. Ty powiedziałeś na złą stronę mocy, ja najpierw usłyszałem na złom. Kurde. Na złom. Laguna na złom, hashtag Laguna na złom. Hashtag Laguna na złom, hashtag nie. Nie no nie, my Lagunę bardzo lubimy, fajne auto. Właśnie, bardzo fajne auto i proszę nie śmiać się z Laguny. No chyba, że z dwójki to hatwu na dwójkę. Jedynka dobre auto, dwójka to gówno. Ty, w ogóle dużo tej soli wydobywamy, ale to chyba sól nam się przyda do robienia czegoś, do czego jesteśmy stworzeni, bo jesteśmy nieudacznikami życiowymi, czyli do klejenia burgerów. Mhm. To tak. To na pewno. Kurde. Nie mam nic. Kurwa. Nie mam miejsca w ekwipunku. Panie, co to ma być? Potem sobie fortunki porobimy, kilofy, to też będzie spoko sprawa, ale to trzeba diaksowy na fortunkę enchantować od razu. To nie będzie tylko spoko sprawa, to będzie zajebista sprawa. Bo i mam nadzieję, że ktoś fortunki nie zjebie, tak jak to zrobił na Eternosie. Ja nie wiem, o kim ty mówisz w ogóle, o co ci ja chodzi też, teraz. Ja też nie wiem, ale był taki jeden, co pożyczyłem mu na chwilę mój kilof żelazny z jedwabnym dotykiem i chyba fortunką, a ten... Czy chociaż nie, z jedwabnym dotykiem to było. A ten kurwa wziął i rozjebał ten kilof. Zamiast mi dać, ja bym naprawił chowadle, ja miałem expo, ale nie no. Po co? No, nie załapałeś aluzji? Że tak powiem? Właśnie. Po cholery ci to było.
No właśnie, po cholerę ci to było? Czy ja mam w ogóle wybrać się do tej jaskini i wyprostować ci twoje ząbki? Pytam się, no. Pytam się, no. Po co ci to było? Po co ci to było? Nie wiem, nie rozumiem. No ale jeżeli chcesz, no to możemy się bić. Tu 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 tu. Trzeba w montażu dać tą muzykę, jak ja kopię, teraz bo mnie cisza jest. Dobrze, proszę pana. Ja teraz mam takie pytanie. Ile do czasu antenowego? 10 minut. Dwa, żeby, 20 żeby minut Polk jest nasz czas, kurwa, nie ścigał, ty. No właśnie, dlatego trzeba chyba powoli się zaraz eksmitować z tej jaskini. No trzeba będzie, trzeba zanim będzie. Nas ten, Noci i Polsat dojebie. No nie, Polsat, kurwa jebana, przestań mi rodzinę prześladować. Znaczy, co, bo my tutaj bardzo lubimy być na antenie Polsatu. Polsat akurat to jest jedyna stacja, która zgodziła się emitować nasz program, bo wszystkie inne stwierdziły, że jesteśmy po prostu patologią. Dokładnie, przepraszam, znaczy generalnie pozdrawiam Polsat i panią Katarzynę Cichopek. Dokładnie. Pani redaktor, pozdrawiamy. Przepraszamy, postaramy się nie wykraczać poza czas antenowy. Dobrze, dokładnie. No, więc... to mówicie, no niby nic się nie dzieje, ale wtedy po prostu oni reklam nie mogą puścić takich długich jak chcą, więc no teoretycznie to robimy coś dla społeczeństwa, robiąc taki duży czas ekranowy, no ale no wiecie jak jest, no wiecie jak jest. Powiedzcie mi, dlaczego tak jest? Ja się na to nie pisałem. Nie pisałem się. Ty, no i w pizdu. Jak ja teraz stąd... jak ja teraz stąd spierdolę? Ja mi się... Kurwa, rzeczywiście. O, problem rozwiązał się sam, bo mi na przykład kilów się zjebał. Dobra, to teraz mam taką propozycję. Jaką? Klub diamentowy kilof. Już ci dam diaksy, czekaj. O, w tej skrzynce są. Rób diamentowy kill-off i dobrze. Co robię? Zbieramy obsydian. Yeah. To w sumie ja mogę ze swoich, bo ja mam 4. A no to zajebiście. No to masz diamentowy kill-off, już specjalnie dla ciebie rzucam. Ale jeden zrobiłeś, nie? No ale jeden. Ty zbierz. Albo wiesz co, najpierw może idziemy spać. Właśnie, najpierw spać, tylko pochowam rzeczy. Zróbmy dzionek i no. Właśnie, trzeba iść spać, dokładnie tak jak tu kolega mówi, no i idziemy spać. Kasuj to z internetu, już, ale natychmiast. Co zrobiłeś? Kasuj to. Dobra. Mhm. No i okej. Okay. No i okej. Okay. No to co, gdzie idziemy po te obsydian? No, tam normalnie zejdź do tego kanionu, tam trochę pozbieraj. Chcesz, żeby było 14, tak jak na portal? Weź na portal, zbierz i zrobimy na enchant. O, będzie fajnie. A ja pójdę troszeczkę skóry pozbierać. Ale pytanie, czy się wyrobię do czasu antenowego, bo zostało no 7 właśnie, minut. Żeby przed pójściem na wpierdol tam, wiesz, czy nam się uda. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy, inaczej ten, bo inaczej pani redaktor nam no da wciry i będziemy mieli, kurde. Ty, kurde, powiem ci... Ile my tutaj tego kurwa mamy, tych rzeczy? Za dużo. No trochę tak. Jak ja teraz patrzę, ile my mamy... Ile my tego wszystkiego zebraliśmy, to ja tak aż trochę za łeb się złapałem. Byleby ci łeb nie odpadł. No. Bo haha, wiesz, bo za łeb się złapałeś, zaraz ci łeb się wykrzywi, kurde, i będzie. No mordę mam już krzywą, więc w sumie będzie pasował wykrzywiony łeb. No nie! Nie mów tak o sobie, to nieprawda chyba. Chyba? Nie. No pewności nie mogę mieć 100%. Widzisz, no. Ja mogę, bo ja znam siebie od 18 lipca 2000 roku. Najlepsza data, 00. No kurde, najłatwiej obliczyć ile mam lat, nie? 00. No. A, no 0 lat, no ja jeszcze Bobas jestem. Ty jesteś jeszcze Bobo, kurde. Poradzić. A propos no. Bobo, to Baby Zombie mnie atakuje. Spierdalaj dobrze. Stąd. Wypierdalaj mi stąd. Dobrze? Dobrze? Jakie kurwa idź dobrze? Idź na ryj. Szmato. Spierdalaj. O. Ty, tutaj no i przestań mi rodzinę prześladować, zombie. Dokładnie, przestań mi rodzinę prześladować.
Nic dodać, nic ująć. A gdzie ty byś chciał się tak całkiem poważnie, nie wiem, może w tych okolicach, kurde. Bo ja proponuję tak w ogóle, że żeby jebnąć sobie najpierw taki... Możemy mieć w ogóle kilka domów, bo jak przejmujemy całą mapę, to możemy kilka domów jebnąć. Potem będzie, kurde, teraz do jakiego domu idziemy? No to domu numer 4, ale jest jeszcze do zwiedzenia dom numer 7. No tak, ale przy okazji dom numer 5 trzeba jeszcze pokazać. Kilka willi sobie jebniemy, no co? No, kto Boga wobec... temu zabroni, nie? Dokładnie. Pójdę na króweczki, pozabijać je. Sobie zrobię od razu diamentowy mieczyk w sumie. O tak. Jeszcze jak? O tak. A tutaj to jest ten kamienny. To może pójdę najpierw... Dobra, to zrobimy coś takiego w takim razie. Póki co 9 obsydianu. Kurde, 26 minut zaraz będzie. Nie, już jest 26 minut. O nie. A ile masz obsydianu? Zaraz 10 sztuk będzie. No to git. To już na portal będzie starczyć 10. No, na portal i to tam wiesz, mniejsza. Ważne by było na... Nie, dlaczego? No te inne kurwa. Na te inne kurwa? I nie wiem w sumie na co. Na te inne kurwy chcesz powiedzieć? Na te inne kurwy, dokładnie. Na dziwki z Rox. A nie, Roxa nie działa. O nie. Ojoj, i co teraz z tulejarze zrobicie, no? Co teraz? O nie, to było za ostre. Dobra, idziemy stąd, to nie. Ty kurde, ile tych mobów jest teraz w tym Mo Creatures, tak? Powiem ci, grałem wcześniej na innej wersji, to nie było ich aż tyle. Jebana wiedźma, kurwo, jebana. Nie, rodzinę mi przestań prześladować i nie rzucaj mi miksturami w pysk. Ja tam wolę dostać nostalgią w pysk akurat. No a nie kurde, chyba potką w pysk. O, slime bole, o kurde, slime bole znalazłem. Ja też slime bole wcześniej znalazłem, no. Co ty robisz? Kasuj to z internetu. Ale cóż, panie i panowie. O, cóż poradzić, proszę tutaj. Skórę znalazłem. Dobra, jest. Dawaj. 27 minut i 38 sekund. No nie. Ile mam zdobyć tego obsydianu? No nie wiem, no z 20 zdobądź. 20. A jak nas wyjebą z Polsatu, to co będzie? No to przeniesiemy się na TVN. Jakoś im damy w łapę, przekonamy ich jakoś. No nie możemy, bo przecież TVN to tam reprezentuje pewien osobnik na A, no. Który straszy pozwami w internecie. I robi teorie spiskowe z Jackowskim. Na TVP to też tak trochę średnio, nie? Mhm. Aby nie dostać pozwu, chciałem zaznaczyć, że to, co przed chwilą powiedział mój przedmówca, to był żart. Mhm. Ja pierdolę, ledymy. Kurwa, nie, co my odwalamy? Powiedzcie nam, po co nam to było? My kurwa o pozwy się prosimy w tym momencie. Po co nam to było? Nie rozumiem. A ty co, ładnie tak wpierdalać i nagrywać? Przepraszam. Kurwa, przepraszam najmocniej. Kultury. Prawda, zero kultury ma ten człowiek. O, trzcinę cukrową znalazłem, no i zajebiście. I to ja zrobię książeczki. A ja mam 15 sztuk, a jest 29 minut już. Zdążymy. O kurwa, wąż. Wąż rzeczny. Może być ciężko, że zdążymy, bo pewnie będę miał 20, jak będzie już równo 30 minut. Wąż rzeczny. Niedorzeczny. Jest niebezpieczny. Jak cię chapnie. Rzeczny wąt. To ci zadek. Puchnie wciąż. Teraz mnie taki. Wączyk użarł. Dupa mi u. Rosła duża.
Było, nie zmyślam. Dobrze. Teraz tak, jak się robiło No student? nie, 30 minut już jest, a ja mam będę dopiero 18 wydobywał. Spokojnie zdążysz. Znaczy nie zdążyłeś już, ale chuj. Ale chuj, no dobrze powiedziane, ale chuj. Nie no, co z tego, że będziemy się musieli potem tłumaczyć, znowu dostaniemy reprymendę, że aby to było ostatni raz, kurde. No i to będzie ostatni raz. Po raz któryś. Po raz 15. Po raz Co z tego, 15. że odcinków dopiero 5 jest? No bo wiecie, bo my też takie długie ogony mamy w naszym tym, na naszych kanałach, nie? Że tam Seba też musi do konkretnego momentu nagrać, powiedzmy, jakąś tam grę i też musi się wyrobić w czasie antenowym. No tak, tak, tak. A Seba ostatnio ma z tym też problem. Też mnie ostatnio ścigają właśnie za to. No, o jest, jest, 20, jest 31 minut w sumie. To dawaj, robimy jeszcze enchant, taki biedny w chuj, ale... To muszę jakoś wrócić do domu. Przecież nie wiem, po chuj nam ten enchant, jak nie opłaca w sumie się... skoro jest ten, możliwość zapisywania itemów, to ja się spalę w lawie, o. Widzicie, jacy cheaterzy? Nierzetelni youtuberzy po Dobrze, prostu. Elegancko. Jestem bardzo, 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 bardzo serdecznie. Witam. Co trzeba było zdobyć, to zdobyłem. Proszę bardzo. Dziękuję za uwagę. Elowina. No, tak dokładnie idziemy na tło nasze ulubione. Ja stanę na jednym tak. jądrze. Tak więc, moi drodzy, skończyła się trylogia w jaskini. Mam nadzieję, że się podobało. Tutaj oczywiście najlepsi z najlepszych, czekaj, no i... Czekaj, czekaj, bo wiem, że czas antenowy długi, ale ja chciałem tylko powiedzieć, No. że jak coś, nie wiem czy mówiliśmy, ale tam, chyba nie wiem, nie widzę, bo mam mały render dystans, ale No, tam, ja widzę. tam jest struktura, w której najprawdopodobniej Daniel Magical został uwięziony. I tam się wybieramy. No, nie wiem czy wspominaliśmy, dobra, Właśnie. To... Teraz już możemy normalnie się pożegnać. Tak więc raz jeszcze dziękujemy za oglądanie. Najlepsi tutaj z najlepszych. I do zobaczenia, do usłyszenia, do następnych odcinków. Pa, pa! Pa, 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 pa! A. 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 A.